Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zagrajmy. Oczywiście w kolejnym odcinku Zagrajmy w Euro Truck Simulator 2. Ja jestem tym razem też oczywiście na modyfikacji ProMods. Ale tym razem sobie dzisiaj przetestujemy ciężarówkę Volvo FH12. Bardzo stary Volvo. Bardzo. Jak ja tak przewiduję, lata 90, jak nie więcej. I sobie weźmiemy taką dostawę, bo tutaj jest... Są różne jeszcze, co nie? Ale 16 ton to jest dużo troszeczkę. A ja bym sobie chciał coś innego wziąć. O, na przykład sobie to wezmę. Czyli... O, to może być takie coś. No, 753 km w sam raz taka dostawa będzie. Dobra. Niech się tu czyta gra. Przez chwilę. Okej. Okay. Woli będzie, bo... Okej, dobra, będziemy zaraz jechać sobie, tylko niech mnie się tu szczyta. Dobra, mamy. Czekajcie, niech mi się tu ogarnie gra. Dobra. No i tak to wygląda te Volvo, powiem wam, w środku. Takie, powiem, nie jest złe. No ale powiem wam, tutaj ta szyba jest bardzo duża, kurczę. Powiem tak szczerze, bo skanie mają zwykle mniejsze, co nie? Już tak się wydaje, co nie? Takie oto Volvo 420 koni, powiem, że całkiem niezły silnik jak na takie Volvo. Są mniejsze. A ono chodzi tak, ja już tu wam zaraz przetestuję. Coś takiego, co nie? O tak chodzi. Takie fajne Volvo, powiem wam. Nawet powiem wam, mi się spodobało bardzo. Bardzo mi się spodobało takie stare Volviunko. Co nie? A my sobie wyjeżdżamy z miasta Wasa do... Panevezys, czyli na Litwę. Dobrze mówię, dobrze powiedziałem. Bo mogłem się pomylić. Dobra, mapa mi się już czytała. Tak jest, to jest... Tak, to jest Litwa. Mogę tutaj mylić się, ale mam nadzieję, że się nie pomylę. No i sobie wyjeżdżamy powolutku, zaraz, czekajcie. Powiem, nawet fajnie chodzi. Dobra, wyjeżdżamy, bo nie ma czasu, powiem szczerze tutaj. Okej. Nie, powiem wam, że mi się bardzo podoba te Volvo. Bardzo. Fajne Volvo, które mogliby, kurczę... Według mnie dodać do oczywiście do gry, wiecie? Ono jest bardzo fajne, jak dla mnie na przykład. Epickie jest. Nie, bez kitu, powiem wam, że mi się najbardziej podoba ta Volvo. O, czekaj, o kurde, o, dobra. Nikt nie widział. Dobra, jedziemy sobie dalej powolutku. Tutaj nie będę tak szybko jechał, bo i tak tutaj jest ustąp pierwszeństwa, co nie. Zobaczymy, czy coś jedzie. Dobra, nie jedzie, jedziemy dalej. I tak wygląda te Volvo, które nawet powiem, no z wyglądu nie jest złe, co nie. Nie jest złe z wyglądu, powiem wam szczerze. Powiem, że w środku, powiem, takie sobie jest takie biedne, co nie? A tak to, powiem, na zewnątrz jest epickie, jak dla mnie. Dobra, świetnie. Myślałem, że się nie wyrobię na tym zakręcie. Ale jakoś dałem radę, ledwo. Co nie?
Nie, jest, powiem, epickie jak dla mnie te Volvo. Z 9 tonami daje radę, bez problemu. Bardzo piękne. Bardzo piękne te Volvo jest. Dobra, tak sobie będziemy jechać 8.5. Nawet powiem, długie światło sobie pi... Kurde, serio to światło, serio. Kto to wymyślił, ja pikole. Ło! Co to było? Halo? Kurczę, fajne. Widzę nowe ciężarówki Volvo, ktoś wiedzie. Przod jakiś bot. Dobra, czy ja wyprzedzę? Oczywiście, że ja będę ją wyprzedzał. Ja nie będę jechał za jakimś, kurde, no, nowe Volvo. Ile koni? Nie piszę, moja pierdziule, no to nieźle, powiem wam. A to chyba, tak, Scania je wiezie. Ja już od razu poznaję Scanię po wyglądzie. Ta Scania, R-ka chyba. No tu nowy Scania, powiem, jeszcze nie widziałam na singlu. Nie, bez kitu, powiem wam. Kurczę, nie widziałam jeszcze. Nie, powiem wam, że ten Volvo to jest epickie jak dla mnie. Bardzo fajne. Bardzo fajny Volvo. Mógłbym sobie krótszą trasę wziąć, ale sobie posłuchamy troszeczkę tych dźwięków jego. Czasem jeszcze coś tam będę mówił, czasem posłuchamy, co nie, tak przez chwilę. Co nie. Tylko to fajne, nawet zbiorniki ma, powiem, nawet, kurcze, spore te Volvo, ten przykład Volvo ma na 1300 km mi starczy paliwa, no powiem, że tak sobie, o, co nie, nie jest taki duży bak, tak jak w tej mojej Scanii, co nie, RJLC, nie jest takie duże niestety, nie, ten bak. Volvie. Jestem ciekaw, jaki to jest największy silnik, bo ja mam jeszcze, nie miałem okazji sobie zobaczyć, nie miałem okazji, wiecie, jeszcze zobaczyć, jakie to są aktualnie silniki, co nie, największy. Prosto idziemy, tak, tak jest, bo tu i tak nie przejedziemy nigdzie, co nie. Nie, fajne Volvo, jeszcze raz powtórzę, fajne Volvo, jak takie. Oczywiście z klasyków, co nie? Bo to jest klasyczne Volvo już, kurczę. Mało takie Volvo spotykam w ogóle w mieście, co nie? Czy tam za miastem. Więcej już widzę starych Volvo, tych FH16, nowe Volvo. Nowe Volvo to tak powiem średnio spotykam, co nie? Ale więcej to widzę DAF-ów, znaczy no, ciężarówki DAF-a. Scani i Renatki i Mercedes oczywiście, co nie? Mercedes to jest, kurczę, też powiem wam, więcej jest tych ciężarówek Mercedesów spotykam, co nie? Nie wiem, czy ja to mówiłem już, czy nie, ale powtórzę jeszcze raz, co nie? A tak to jest, powiem wam, jak dla mnie bomba te Volvo, te fajne jest. Ono się rozpędza chyba, jak dobrze tu widzę, do co 25, widzicie? Kurczę, o dziwo spotkać, no na przykład stare Volvo czy nowe, nie ma takich na zegarach, że 125 jedzie, co nie? Tylko do 120 maksymalnie, ale i tak ta taka ciężarówka się nie rozpędzi w realności, co nie? W realu, bo w grze to się rozpędzi nawet powyżej 130, co nie? A tutaj to tak, no średnio bym powiedział, co nie, w realu. Maksymalnie do 80, co nie, ciężarówki jeżdżę. Znaczy, kiedyś
był jakiś o tym chyba jakiś tam artykuł, znaczy tam wiadomość, że zapali jakiegoś kierowcę, który jechał 120 km na godzinę, jednak są przypadki, ale powiem, że rzadziej, bo niektórzy się boją w ogóle, że na przykład no tych służb, co nie, tych takich od łapania, czyli policja itd., co nie. Ale powiem, że się mało takich przypadków jednak jest. Tak to wygląda. Ale tu fajnie jest, powiem, nawet urozmaicony ten obrotomierz, ten prędkościomierz jeszcze zapomniałem dodać. Fajnie to, powiem, dodali. Powiem, że nawet około 12, czy dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. 12 tysięcy obrotów teraz jest aktualnie w tym Volvie. No prawie do 15 by doszło. No prawie. To nie, takie 11, czy nie, 12 tysięcy. Chyba tak mówię? Czy coś pokiczkałem, nie wiem. Dobra, mogą się pomylić. To nie. Ale super jest to Volvo, kurczę. Fajnie się go nawet prowadzi. Szczerze. Nawet powiem wam, jest fajna. Nawet powiem wam, jest nawet fajny ten. Kierownica fajna jest od tego Volvo. Dobra, świetnie. Ciekaw, jaki będzie najgłośniejszy silnik, czekajcie. Ja tak specjalnie robię, co nie? Czy będzie coraz głośniejszy? Jest. Ale do 20 chyba tysięcy tylko daje radę. Powyżej nie da się. Da radę. To nieźle, powiem wam. Aj, coś się kurczę tu popsiło. Dobra, zmieniamy na ten, bo nie chcę, żeby później katowała się ciężarówka, co niby i tak trochę no w dół poszło tego spalania. W górę, przepraszam, w górę. Bo jest aktualnie 38,9 w tym Volviaku. Fajnym. O, nowe Volvo widzę jedzie po przeciwnej stronie. Co nie? Czekajcie, wiecie co, spróbuję zatankować tutaj, to i tak jest szybkie zlecenie, bo ja tej ciężarówki aktualnie nie mam kupionej, co nie? No, świetnie. Dobra, tankujemy, zobaczymy ile najwięcej wyniesie tu, powiem wam. Jestem ciekaw. Czekajcie, chwilę. 1684 km, no powiem, że tak średnio, co nie? Volvo jest dobre. Ale powiem, że daje radę, kurczę, ze 100 wyjechać na autostradzie. Bo na lądówkę to tak powiem średnio. No dałoby radę, co nie? Jedzie tam coś? Dobra, dam radę, spokojnie. I tutaj muszę w prawo skręcić, okej. Tu tam się tak wlecze z przodu, Boże, nie wierzę w to. Dlaczego ono się tak wlecze te z tyłu, to coś, ja pierdzielę. No jadysz, panie, jadysz. Kurde, wnerwiają mi te ciężarówki. Te boty głupie, cholerne. Dobra. I tu jeszcze kurde Renatka chyba. Nie, czekajcie, źle. To źle powiedziałem. I feko. O! Kurde, żem. Ajajaj. Kurde, spierdzielnu. Zero szkolnych, fajnie, świetnie.
Nie, powiem, że mi się całkiem nieźle się prowadzi te Volvo. Kurde, skąd miałem wiedzieć, aj. Za późno dodali te wskazówki, te strzałki, co nie, że tu trzeba skręcić w lewo. Was, kurde, nienawidzę tych zwężeń. Okej, tutaj jesteśmy w miejscu jakimś Hammerlina? Dobrze czytam? Chyba dobrze czytam. Ale mogę się mylić. Teraz zobaczę w sumie. Nie, powiem, że bug to ma taki sobie, co nie? Te Volvo. No tak na jedną trasę powiem szczerze, nie starczy. Nie starczy w ogóle. Tak myślę. Na taką trasę 2000 trzeba byłoby no raz tankować, co nie? Tak mniej więcej. Tak obstawiam, co nie? No niestety te Volvo takie powiem nie jest dobre. Ale się, znaczy mi chodzi chodzi mi głównie o bug, co nie? Że no na mało starczy kilometrów, co nie? Hammerlina, aha, takie miasto. Mamy tam Lahti jakieś, kurcze. Czy ja tam byłem wcześniej? Chyba nie. Ale ładne widoki tu są, kurcze. Fajne widoki tu są, podobają mi się. Ale nawet fajnie widać ten... jak dla mnie... Z tej szyby bardzo dobrze widać wszystko. Nie oszukujmy się, kurcze, świetnie to wygląda. Bardzo dobrze to wygląda, jak dla mnie na przykład, co nie? No zamiar powiem wam przetestować ciężarówkę, na pewno DAFA jakiegoś z modyfikacją, chodzi mi ogólnie, co nie? Na pewno DAFA Scania już testowałem, Volvo tak samo już, no można tak powiedzieć, testuję aktualnie i chyba nie zrezygnuję z niego, bo ono jest jak dla mnie klasyczne ciężarówko, bo ona z lat 90 jest na pewno, jak nie więcej. Nawet po przodzie widać, że to z takich starszych już. Na pewno najbardziej muszę tego DAFA sobie przetestować, Volvo jakieś. Volvo oraz jakieś Iveco, co nie, z modyfikacji. I jeszcze Renault. Nie, Renault to mam, ręcznie, to już testowałem też. Żeby nie zapomnieć o tej ciężarówce jak samo. Chyba wszystko będzie. Mercedes jakiś. Chyba wszystkie ciężarówki by były. Chyba wszystkie ciężarówki by były. No i ten. I tak to wygląda, co nie? Mi się wydaje, że ten. Do końca nie pojedziemy, tak myślę. Trasy, znaczy no dokończył odcinek wcześniej zapewne, ale jeszcze zobaczymy. Nie, powiem, że Volvo jest epickie jak dla mnie. Tu mijamy Helsinki, zaraz będziemy mijać. No wjeżdżamy dopiero, no jeszcze trochę nam zostało do tych Helsinków. Ale na spokojnie, damy radę wjechać tam. Tak myślę, że jak skończę odcinek dobywać. No to może, nie, trasy całej chyba nie przejedziemy, zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze 500 km nie zostało. No, nawet powiem, jeszcze trochę jest. Ale... Ten, no spokojnie jedziemy sobie. 8,5 maksymalnie. Nie będę tu śpieszył się jak głupi. Tak myślę, że może uda nam się, kurczę, do tego miasta zajechać, do Panewezy, co nie? Czego hamujesz, idioto ty? Zrypany, Boże! Nie wierzę w tych ludzi. Boże, oni nie umieją jeździć w ogóle tutaj, ja pierdzielę. Gorzej. W sumie to jest takie porównanie samo jak na multi. Też nie umieją jeździć ludzie. Ale co zrobić? Co nie? O,
to już zajrzamy do Helsinków. W sumie może mogę jeszcze skończyć jednak tę trasę w tym odcinku. Fajnie. Dobra, światełka widzę. Dobra, sobie to ręcznie włączę. Kurczę, coś mi aż pojazd jest spadł. 27 aktualnie mam, serio? Helsinki to są fajne. Kurczę, jednak fajne. Fajnie te miasto zrobili tutaj. Na Finlandii. O, widzicie? Fajnie zrobili. Ja tu już jeździłem na poprzednich tych wersjach, co nie? Promocja, to te światła, serio? No dobrze, że się nie rozpędziłem do 50 już światła. Ja pier... O! Bym pierdzielnął. Nieźle by było, no już. Ej, czego oni jakoś tak dziwnie pojechali? Halo? Nie wiem. Ale co zrobić? Ej, czekajcie, bo źle, żem wrzucił bieg, kurczę. Ojej, nienawidzę tego ronda w tym mieście, niestety. Dobra, tutaj. Bo tu chyba będzie port Tallinn, jak dobrze pamiętam. Chyba. Chyba, ale mogę się mylić, powiem wam szczerze. Tutaj, dobra, świetnie. Kurczę, coś mi FPS-y, teraz na serio spadły mi FPS-y. Ach. Tak, do Tallinn miasta, ten Penevezys to jest chyba gdzieś... Dobrze pamiętam, czekajcie. Tutaj, ojoj, trochę jeszcze jest jednak, ale tu szybko zleci. Dobra. Wczytuj. Wow, czekajcie, bo coś mi tak oczy... Kurczę, jakoś tak dziwnie pojawiam. Czekajcie, 494 km, o jak dużo, ojej. Dobra, jedziemy sobie, czemu nie? A tutaj jest wyjazd. Obojętnie jak Kobrama. No ja to miasto bardzo dobrze kojarzę. Bo ja tu często powiem jeździłem na poprzednich wersjach. Kurczę, że mój jastrząb tego biegu ruszałem. Halo, ktoś mi może powiedzieć? da radę, co nie te Volvo. Tylko kurczę, tu nie ma żadnej rzeczy, zauważyłem w tym Volvie niestety. Tutaj tego lusterka nie ma, no ale chyba da radę jakoś. No niestety, jednej rzeczy tutaj no nie zrobili, a może właśnie zrobi. Czekajcie, czy co, ja z ciekawości sobie zakończę tę trasę dzisiaj i ten, zobaczymy sobie w personalizacji tego. Czemu tutaj awaryjne światełka są, halo? Aha, dobra, na nich można przejeżdżać bez problemu, okej. Dobra, autostrada tutaj się zaczyna, to możemy jechać 8.5. To tylko single, to nie jest kurczę multi, że... No, wiecie. Ale duże miasto, kurczę, bardzo duże jest to miasto, ten Tallinn.
teraz aktualnie. Dobra. Czemu tu, ej, halo, czemu tu czerwone światła są? Ja pikole. Dobra. Fajnie, że zielone światło się włączyło zanim zahamowałem, co nie? Myślałem, że to czerwone było, dobra. Ale jednak nie. O, zdążę przed tym, zdążę przed czerwonym. E, 384 km, no powiem, że tak jeszcze trochę zostało. Będzie cały czas prosto jechać, okej. Co tu za rogo 44 tysiące? No tak powiem, średnio jest to kasą, no ale dłuższych, wiecie, dłuższych mogłem wziąć sobie dłuższe zlecenie, trochę kasy bym więcej dostał, ale nie było tego Volvo, co nie? O, widzę maniek jedzie, o, jeszcze manieka muszę sobie wytestować, tak myślę sobie, ale to będzie dopiero w kolejnych materiałach, cóż, co nie? Słuchajcie, czy to jest koniec drogi? Tak jest. Sobie jedziemy tędy prosto. Nie, no powiem, że tu drogi, o, tu mi się podała droga, taka kurczę jest w środku zagłębiona, co nie, jakby tu jakieś gabaryty jechały, czy jeździły, co nie, cały czas. Nie, no fajnie zrobili tu, kurczę. Co tu mamy? Kurczę, stacje benzynowe tylko. Rondo? Nie, tylko nie rondo, proszę was, nie. Ja rondy nienawidzę, dobra, to chyba nie rondo. Nie, to nie rondo, dobra, to jest tylko taka dróżka, okej. Okay. Się wystraszyłem trochę. Co nie? Bo bym mógł sprawdzić teraz, ale nie chcę za bardzo, kurczę, ten... Nie chcę zrezygnować ze zlecenia, co nie? Ja bym sprawdził z ciekawości, jakie to są w ogóle te konfiguracja dla tej ciężarówki, co nie? Ale skończę zlecenie już na szybko, jeszcze 300 km, to ile to? Ara, będziemy na miejscu praktycznie już. A po tu do 90 sobie rozkręcimy się. O, tak będzie najlepiej. Czekajcie, czemu tu mnie... Halo? Czemu mi tu... Czekajcie, czy to jest... Dobra. Okej. No i będziemy teraz jechać teraz, tak? Parno. O, tu zaraz chyba na miejscu praktycznie będziemy. Ale mogę się mylić, co nie? Mógłbym tapnąć się kamerą zero, ale ja nie chcę, nie, bo stracę trochę kilometrów. Widzę, akres jest koło Parnu. Ale ja tam nie będę zajeżdżał do tego, ej, akres. To kiedy indziej sobie tam zajedziemy? Znaczy ja zajadę, co nie? Żeby zwiedzać sobie bloki dalsze. Dobra, tu zaraz w prawo będziemy skręcać, w lewo, przepraszam.
sensu, tak szczerze. No właśnie. Jechać szybciej, coś nie. Chwila, bo ja muszę. Ojeju. Nie no, powiem, że dłuższe światło są epickie. Dla mnie. Dobra. No jeszcze 270 km. To tak mało już zostało nam w sumie. Wiem, że to jest ograniczenie takie, ale chcę być szybciej, kurczę, już na miejscu, wiecie. O Jezu, tu światła nie działają, świetnie. Dobra. Nie no, powiem, że duże miasto jest. Te Pärnu nawet, powiem, spore. Kurczę, sporawe bardzo. Czekajcie, czy tu droga jest ten już? No nie, dobra, tu. A, to jeszcze autostrada będzie, okej. Tu coś mi się potyczkało troszeczkę. Aj, żem zajechał na temu drogę, Holender. Dobra. Tam nikt nie wiedział. Co nie? Jadysz, panie, jadysz z tą Arią. Z tymi świniami, z tym żywym bydłem, halo. Jadysz, kurde, bo zaraz wam się wyprzedza. Kurde, nie wiem, czy wyprzedzać bardzo. Bo mnie wnewrajają już te świnie. Kurka wodna, nie wiem, czy wyprzedzać. Ty, kurde, wzięło się to, kurde, to prędkości wyższej, wow. Nawet nie wiedziałem. Dobra. Wyprzedzamy. Nie będę jakło zabytłem, co nie. Kurde, tylko nie zdążę, ja pikole. Nie zdążę, dobra. Bez problemu. I tu jeszcze Iveco, Boże, ty. Boże. Jezus, jakie to tu ciężarówki spotykam. Ja pikole. Dobra, pojedziemy sobie tak 90 maksymalnie. Tak, taka prędkość starczy w sam raz, jak dla mnie. A te lądówki. Jeszcze 260 km. To praktycznie już będzie zaraz na miejscu. Fajnie. Co jeszcze? Mogę powiedzieć wam. No co do tego Volvo, to tak powiedziałem, co nie? Co tam umiałem itd. Widzę granica już chyba finlandzko. Nie wiem jaka, ale kiedyś może będę wiedział. A na tej drodze to ja często powiem jeździłem w sumie. Dobra, wyprzedzamy ich tam. Czemu nie? Wiem, łamię ruch, łamię przepisy, wiem. Ale mi się troszeczkę śpieszy już tutaj. Do tego miejsca. Ja tam nikomu nie grożę. No 1% wchodzą ciężarówki, ale... Pewnie gdzieś, kurczę, nie wiadomo kiedy przypierdzieliłem. Czekajcie, czy mi... Dobra, to nie będę wyprzedzał tego autobusu. W sumie mogłem, kurczę, go wyprzedzić. Ajajaj, mogłem go, kurczę, mogłem coś takiego zrobić, że... Mogłem go wyprzedzić teraz. Tylko nie wiem, czy mi się uda teraz, Holender. Czy tam coś jedzie? Chyba nie. O kurde, jedzie! Oh my god, przepraszam cię. Proszę. Ojej. Wybaczcie, moi drodzy, wybaczcie. A
bodajże przypierdzielu w tego autobusa, ale nic się nie stało. Dobra, jadymy. Tu już chyba prawie, praktycznie Panevezys. Kurczę, nie wiem jak to się czyta, kurka wodna. Tu już praktycznie zaraz będzie w tym Panevezys. Tylko nie wiem jakie tu miasto jeszcze będę mijał, kurczę, nie wiem właśnie. No i jeszcze 166 km mi zostało. Czekajcie, co to za miasto będzie ogólnie teraz? To chyba nie jest to. A, bo tu już to chyba port będzie. Dobrze widzę? O, tu chyba na mnie... O kurde, ojojojojoj, jak blisko byłem. Bramek. A Riga. To dopiero Riga będzie mijać. Łohoho. No to nieźle, powiem. Tu jeszcze trochę nam zostało. A to szybko zleci. 156 km to szybko leci. Riga i tu chyba port będzie. Tak mi się wydaje. O kurde, aż mi się wystraszy przez chwilę. Ja pikole. Tutaj nie będę ich wyprzedzać. Nie, tu nie ma sensu wyprzedzać ich. Dobra. Do czego hamujesz, dziadzie ty? Mam lagi przez te głupie boty, ja pikole. Czego tak wcześnie kierunkowskaz włączasz, ludzie? Co za... Po co on... Ja nie rozumiem tych botów. Po co on włączył kierunkowskaz tak nie skręcą w lewo, prawo? Ja nie rozumiem tego. Ja nie wiem po co oni włączają te kierunkowskazy. Ja się pytam, kurka, bo... No nie wiem. Ja nie rozumiem tych botów. Kurczę, lagi mam. Ja przez lagi nie mogę w ogóle jechać dobrze. Kurczę. Niedobrze. Kadzie, czy to jakiś port jest w ogóle? Chyba nie. Ojojojojoj, przepraszam. Jak ktoś siedzi przede mną. O kurde! Zdążyłem zahamować przed tym dziadem. No powiem, że te drogi to są epickie tutaj, kurczę. Fajne są. Dobra. Masz nie jechać. Pamiętam tutaj, kurczę, jeszcze jeździłem jeszcze wcześniej Peter Wiltem, co nie? To kurczę, nie wyrobiłem się na tej drodze i walnąłem. Pamiętam, kurczę, taką bekę miałem, że hej, że chyba musiałem się wczytywać przez kilka razy na tej drodze. A taką ciężarówkę, powiem wam, to jest łatwo jest wymanewrować, co nie, takim Volvo, bo ono ma ten przód mniejszy, co nie, bo ono ma
silnik w środku i jest epicko, co nie? Krótko mówiąc. O, tu zaraz będziemy na miejscu, fajnie. 10 km tylko. Dobra, to sobie tak pojedziemy 8-5, nie będę się śpieszył, co nie? Sobie. Po co mam się śpieszyć? Wiecie. Troszeczkę kurczę, jednak. Dla mnie straciłem tego paliwa jednak. Fajne, fajne tu drogi kurcze są. Mi się bardzo podobają. Jak dla mnie. No i cóż, chyba granica, ale nie, chyba nie. Nie, to miasto kolejne już chyba. Nie, to nie miasto. Na mele jakaś. No a kurde, po co skręcałem na ten? Jakieś takie miasteczko małe, co nie? Ojej, ile tu... Ojoj! Ile tu dziadów jest? Dobra, świetnie. Tu zaraz chyba będziemy na miejscu. Jakby się wybrnął, no, jeszcze 50 km. Fajnie. O już, Litwa chyba się zaczyna, jeżeli dobrze myślę. Kurde, trochę chrypki dostał. No jeszcze trochę. Bym pierdzielnął. Przez chwilę. O, już na miejscu. Kurczę, po co ja to zjeżdżę, bo mogę cały czas jechać tym pasem, lol. Pane Wezys, 66 km. Ale mamy to bliżej chyba, tak jest. Mamy to gdzie? To Pospet. Fajnie, dobra. Okej, okay. To bardzo dobrej firmy. O, panie, nie. Wow. Ledwo dałam radę, kurczę. Co on to odwala? Na zakręcie wyprzedzam. Ja pierdziule. Ja nie wiem co oni to odwalają, te boty. Troszkę mam zamiar wyprzedzić, ale nie teraz, bo tak nie dam rady chyba. Kurde, czemu on zwalnia? Cholero ty. Górka, kurde, serio, nie dajesz rady pod górkę jechać? No ja pierdzielę. No ja nie wiem, co on to odwala. No blisko już jesteśmy. Tylko nie gadaj, że on będzie skręcał. Nie. Tylko, żeby nie gadał, że będzie skręcał. Ja nie wiem. Jedź, panie, jedź. No, dziękuję. Szczęśliwej drogi tam życzę. Dobra. Czekajcie, bo coś mi się tu popsiło. Dobra, pan. Tak już zostawić na luz. Dobra, bez problemu.
Tak. Dobra, świetnie. Okej, potwierdź. Dobra, okej, kontynuuj. Dobra, wybieramy sobie ładunek wysokiej wartości. Czekajcie, zobaczymy tak, gdzie leży ciężarówek. To będzie Volvo, tylko nie jak się tu wczyta. No, dawaj, 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 dobra, jest, świetnie. Volvo. Nie, czekaj, nie. Mi chodzi o odwiedź wybranego dealera, czy na pewno chcesz oddać? Dobra, niech będzie. Czekajcie, tak. Pyk. To będzie to, dobra, mam. Aj, nie mogę, kurczę. A, tutaj jest dobra, już wiem o co chodzi. Tutaj ten, poziomu 15. Ojajajaj, dobra. To zobaczymy kiedy indziej sobie, tak możemy. Czekajcie, a jeszcze sobie jedną rzecz zobaczę, chwilę. Odwiedź wybranego dealera. To będzie ta. Dobra, mam. Tu sobie zobaczymy tak, personalizacja, konfiguracja. Jakie są największe silniki, co zobaczyć, wiecie? Tylko nie wiem, czy będzie widać. Nie, nie będzie widać. Kurde, też nie. O, 410 koni mogę sobie dodać. Fajnie, świetnie. Podoba mi się. O, i Highline mogę sobie dodać już. O, troszeczkę większa już jest chyba. Czy mi się tak, troszeczkę... Uj, to wiele. Uchuchuj, to fajnie. 12 biegów. Tutaj wnętrze chcę zobaczyć. Tak, ja... No, powiem... Wow. Epickie. Powiem, że nawet... Jest troszeczkę, nie, kurczę, mniej, więcej miejsca jest, troszeczkę jest, ale za mało miejsca nadal jest. Kurde, czekajcie, bo mam chrypę, kurczę. Czekajcie, tak. Tu chyba... to tak brzydko wygląda. Ojej, jakie to brzydkie. Ja pikole. Ojej. Aha, to są rury, to tam mi niepotrzebne są. Szczerze mówiąc. Tu co my tu mamy? Aha, wydechy różne. Tylko nie wiem, czemu to jest nie po kolei. To nieźle. Ojej, wam dali, fajnie. Wow, ile tu świateł jest. Ja pierdziule. O, te mi się podobają. Te też nawet. Nie no, fajnie, fajne, kurczę, podoba mi się bardzo. Tutaj takie. Aha, tu są ten. Coś takiego. Też fajne. Czekajcie, to zobaczę w środku sobie. Kurde, mam chrypę nadal, ja pierdzielę. O Jezu, masakra.
dobra, nie będę tu nic tam zapisywał, co nie? To i tak jest ten przypadkowy kolor, co nie? I... Dobrze, kurczę. No cóż, ja sobie tu dodam, kurczę, 410 koni do tej skaniulki. Czekajcie, bo tu sobie coś takiego zrobię. Dobra, kurczę, dobrze, dobrze, to ja sobie... Dobra, to ja sobie na szybciora tutaj jeszcze sobie dodam te 410 koni. Czekajcie, jeszcze jedno. Tutaj. Chcę mieć ten, o właśnie. Dobra, czy, ej, czy ja tu coś widzę? Halo. Ja muszę chyba tu zdjąć te kurcze zrypane. Kurde, ja tu nic nie widzę przez to, lol. Co to jest? O, to mi się podoba. Co nie? Tutaj. O co tu w ogóle chodzi? O to. Ja tu nie widzę różnicy żadnej, szczerze mówiąc. O, tu sobie coś mogę dodać. O proszę, chromy. To nieźle, powiem wam. Wow. Dobra, tu coś mogę sobie dodać. Dobra, niech będzie takie. Co nie? O, tu sobie weźmiemy inne. O, to mi się podoba bardzo. Będzie fajnie. To jest dobre. Tu coś mogę? Nie mogę, szkoda. Tu mogę sobie coś dodać, ale ja nie chcę tego, tu tak średnio mogę. To co, aha, to jest w środku już, dobra, to tak nie średnio interesuje. To sobie jeszcze dodam, tak będzie, no niech będzie. Co jeszcze mogę sobie dodać, chyba już nic takiego ciekawego. No niestety nic nie mogę, to jest od poziomu 9 dopiero. Tu mogę sobie tylko dodać ten. Tutaj... tego to... Nie, o tak może być, tak myślę sobie. Tak może być, tak mi się wydaje, ale... No tu są fajne, kurczę. Ja tego nie widziałem, powiem wam. Wow! Wow, ej, to mi się nie podoba. Nic, nie chuchu. Nie, mi się to nie podoba w ogóle. Nie, to ja sobie to zmieniam na inne, bo to mi się nic... chwila. To DAFA mi się bardziej podoba to. Oj, sobie wydech drugi wezmę. O, to mi się podoba już. Mi się bardzo podoba już. Elemental, o to mogło być. Dobra. Czy tu wszystko jest? Chyba nie. O, mam. Dobra, to sobie wezmę. Dobra. Tak może być w sumie, powiem wam. Kurczę, troszeczkę tu powiem, no. Czy mi się to coś zmieniło? Chyba nie. Wow, jakie tu szpikulce są. Ale... No tak to mi się nawet... A właśnie, czekajcie, bo tu jeszcze mogę sobie w środku dodać. Tylko ja nie wiem, czy ma mogę. Zaraz zobaczę. Czekajcie. Czy ja mogę sobie tu dodać kierownicę inną? Mogę! Ej, to takie powiem, no średnie mi się podoba.
A nie wiem czemu mi to pokazuje coś takiego dziwne trochę to jest. O ta kierownica to mi się nawet podoba, ale taka ła średnia jest. Tu muszę sobie dodać jeszcze tą taką deskę, muszę odblokować, wiecie. Ale coraz bardziej mi się podoba ta Scania. No nawet powiem. Ten wydech mi się najbardziej podoba. Dobrze, moi drodzy, bo już troszeczkę trwa ten odcinek, no ale cóż, troszeczkę tutaj sobie dodawałem tych rzeczy. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale z oczywiście z modyfikacji ProMods i cóż, cześć.